Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles, więc przechodzimy do tych nagród. No i mamy LCL3, więc w nagrodę otrzymujemy paczkę rzadkich piłkarzy Electrum, 5000 monet oraz paczkę z Totsu z Bundesliga albo z EFL. No więc przechodzimy teraz do sklepu, otworzymy sobie te paczki, no i zobaczymy, czy uda się trafić coś ciekawego. Okej, może na początku paczka rzadkich piłkarzy Electrum. No i zobaczmy, czy będą jakieś ekrany albo nawet jakiś walkout. I mamy ekrany, jest to piłkarz z Gabonu, więc będzie to Aubameyang oceny na 85, więc całkiem spoko. I widzę, że mu zmienili zdjęcie już na to zdjęcie z Barcelony. Akurat to była wymienna paczka, więc będę mógł sprzedać sobie tych piłkarzy, chociaż nawet nie wiem, czy nie zostawię sobie, bo taki Aubameyang może się przydać do SBC, więc może ewentualnie tyle jeszcze wyślę na listę transferową. No a resztę tych kart zostawię, bo mogą się oni przydać do SBC. No i została nam paczka z Totsem z Bundesliga albo z EFL. No i to jest akurat niewymienna paczka, no i to będzie czerwona karta, pewnie tak jak w poprzednim odcinku. No i ostatnio trafimy Vindala, zobaczymy, kogo dzisiaj trafimy. Może będzie jakiś Tots z Bundesligi i zobaczmy, to jest Neuer. Okej, mam kolejnego Neuera, no ciekawe, już jest to trzecia karta Neuera. Mam jego wersję urodzinową, jego wersję TOC niebieską oraz mam czerwonego Neuera, więc w sumie spoko, mogę sobie wstawić tego czerwonego Neuera do składu, a tego niebieskiego będę mógł użyć w SBC. Ale spoko, bo jest to wysoko oceniona karta, jest to piłkarz Bayernu. No i też jest to Neuer, więc zawodnik, który przyda mi się do składu. No i ciekawe, bo po raz kolejny trafiam kartę czerwoną ze Squad Battles, która przydaje mi się do składu i którą mogę wymienić, bo poprzednio był to Vindal, który wskoczył za swoją niebieską wersję, no a teraz jest to Neuer. Ale generalnie myślę, że jest to całkiem spoko traf, bo tego niebieskiego mogę przepalić w SBC. I akurat fajnie, bo będzie mógł on podnieść dość mocno cenę ogólną składu. No więc go sobie wymieniłem, a to jest, okej, to jest skład do swapów z Brazylii. Bo też planuję zrobić swapy, bo chciałbym zdobyć paczkę. Chyba 25x83+, ponieważ potrzebuję trochę kart do SBC. No a teraz możemy przejść do mojego składu, tego niebieskiego Neuera możemy wysłać do klubu. No i tu jest ten Vindal w wersji czerwonej, no. Teraz przejdziemy sobie tutaj do bramkarzy i wstawimy sobie tego Neuera w wersji czerwonej. Jak widzicie, mamy Neuera w wersji urodzinowej, który ma 5 gwiazdek sztuczek. No i mamy też Neuera w tej wersji czerwonej, więc tego sobie wstawimy do składu, bo ładnie wygląda. No a tego niebieskiego będę mógł przypalić w SBC. No i zastanawiam się nad wzmocnieniem środka pola. Myślałem, żeby zamiast pakety zrobić SBC oisko i właśnie do tego SBC potrzebuję trochę kart, dlatego też robię swapy, żeby zdobyć paczki. Za te swapy związane z Totsami myślę, że wezmę sobie paczkę z Totsem z Premier League. No i jak zrobię tutaj SBC oisko w to miejsce, to myślę, że zamiast Awara wstawię sobie jeszcze Canalesa, bo jest on dosyć tani, jest on na prawej pomocy, więc idealnie będzie tutaj pasować. No a mam bardzo fajne statystyki do środka pola, plus też isko też bardzo fajny, 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabszej nogi. No i myślę, że tak sobie wzmocni ten zespół. No ale fajnie, że trafię tego Neuera, bo tamte karty będę mógł użyć w SBC, a mam jego czerwoną wersję w składzie. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.